Dzień dobry i dobry wieczór. Super, cieszę się, gdziekolwiek jesteście teraz, w jakimkolwiek miejscu świata, w jakimkolwiek momencie dnia, że zdecydowaliście się spędzić trochę czasu słuchając opowieści o muzyce. To jest podcast Empik Music i naszą ideą jest to, aby opowieść o muzyce i słuchanie muzyki przeplatała się z opowieścią o artyście, a zatem o życiu, bo te dwie przestrzenie bardzo często są blisko związane. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, a naszym gościem jest dzisiaj Anita Lipnicka. Dzień dobry i dobry wieczór. Dzień dobry, dzień dobry. Wiesz, ostatnio cię oglądałam na scenie podczas twojego koncertu granego w formule intymnej i całej trasy intymnie. Zaraz do tego dojdziemy. I wtedy tak skupiałam się na twoich opowieściach i tak skupiałam się na tym wspaniałym wykonaniu i mam tutaj na myśli całość, bo te koncerty były dopracowane od każdej możliwej strony i z pewnością o tym dzisiaj pogadamy. Ale nie widziałam cię tak blisko jak teraz. I teraz, kiedy siedzisz naprzeciwko mnie, powiem tym, którzy ciebie nie widzą, że masz taką kwiecistą suknię. Wyglądasz właściwie, moim zdaniem, tak samo, jak wyglądałaś wtedy, kiedy pierwszy raz zobaczyłam Anitę Lipnicką, a było to... Też miałam suknię w kwiaty. No, właściwie się nie zmieniasz, ale twoje ręce są pokryte tatuażami. Czy to są jakieś zapisy momentów życia? Jakieś, co to oznacza? Bo tego nie wiedziałam i zdawałam sobie sprawę, że... Zauważyłaś. Tak, na lewym nadgarstku mam wytatuowany cytat z piosenki Leonarda Cohena Like a Bird on a Wire. Jest to symboliczny dosyć cytat, ponieważ to zdecydowałam się, żeby sobie wytatuować to, a nie inne zdanie tuż przed ślubem, że zawsze starałam się być wolna. Taka, wiesz, ostatnia deska ratunku, że jednak należę do siebie. Przekora. Tak, a poza tym jest to jednak mój bohater muzyczny, Leonard Cohen, do którego wracam. Jest to chyba jedyne nazwisko, które od początków, kiedy zaczęłam pisać pierwsze swoje piosenki, aż do teraz mnie inspiruje i wracam do niego za każdym razem, kiedy chcę się naładować energią na pisanie nowych rzeczy i w nim odnajduję to źródło wszystkiego. Ale wtedy, kiedy zaczynałaś pisać, czyli zakładam, że to była nastoletnia Anita Lipnicka, no to ten Cohen to musiała być jak jakaś odmienna planeta. To była odmienna planeta, ale miałam z nim tak nieprawdopodobne, jakieś kosmiczne właśnie połączenie. Ja pamiętam pierwszy raz, jak zobaczyłam jego teledysk do piosenki Dance Me to the End of Love. Byłam małą dziewczynką, ja nie wiem, na pewno miałam kilkanaście lat, ale niewiele ponad 10. I Nie rozumiałam, o czym jest ta piosenka, ale mnie tak dotknęła, że mi po prostu łzy po policzkach płynęły i to był taki impuls, żeby sobie założyć zeszyt, w którym notowałam ze słuchu piosenki anglojęzyczne i potem rozszyfrowywałam je ze słownikiem języka polsko-angielskiego i angielsko-polskiego i sobie zaczęłam rozkminiać, mówiąc kolokwialnie, o czym ci ludzie śpiewają. Właśnie między innymi Cohena. Nie ma po prostu takiej epoki, w której to nie byłby najprostszy sposób uczenia się języków, jednak, czyli rozkminianie tak, tekstów, rozkminianie piosenek. Piosenek, które cię dotykają i gdzieś tam poruszają jakąś czułą strunę. Także tak, taki to tatuaż. Inny tutaj na prawej dłoni mam klucz wiolinowy w połączeniu z kotwicą, co jest oczywistością, że moje serce jest zakorzenione w muzyce. Mam też takie kości dwie ze sobą przecięte, żebrowe. To jest identyczny tatuaż z moim mężem, który sobie zrobiliśmy chyba w rok po tym, jak się poznaliśmy, że będziemy, jak gdyby one symbolizują, że będą chronić nasze serca, żeby już nigdzie się tam te widać, tatuaże, co do innych ewentualnych już w ogóle nie pytam. Tak, te widać z tymi tutaj. I tutaj stawiamy kropkę tatuażową, tak. Ale jeżeli mogę zrobić jeszcze taki powrót do Leonarda Cohena, to powiedziałaś właśnie o utworze Dance Me. Ja pamiętam z kolei, że jako dziewczyna może już w liceum, na angielskim, do którego mieliśmy szczęście, bo mieliśmy do czynienia w liceum państwowym z tak zwanym native speakerem, który postanowił właśnie grać piosenki na gitarach i wybierał takie utwory jak R.E.M. Losing My Religion, więc do tej pory śpiewamy do końca ten utwór od początku do końca. I tego Cohena, którego przedstawiał jako przykład oczywiście poety, ale też człowieka, który bawił się słowami, czyli na przykład wymyślanie czasowników dance me, używanie wyrazów inaczej. To chyba też jest coś, co ci pozostało, bo kiedy wczytuję się uważnie czy wsłuchuję w twoje teksty, to właśnie to doszukiwanie się w słowach ich nieoczywistej czy też nieodkrytej jeszcze przez innych mocy interesuje cię na pewno.
Na pewno. I ja pisałam przez 25 lat i piosenki po angielsku i po polsku i to jest też ciekawa i fascynująca podróż, bo to są ja się czuję, jakbym była dwoma różnymi postaciami. Żyła w dwóch różnych życiach trochę. Jednak wydaje mi się, że w stwierdzeniu, że ile znasz języków, tyle żyć przeżyjesz, jest dużo prawdy, że jednak język jest czymś nieprawdopodobnie plastycznym i można się odnaleźć zupełnie inaczej w przestrzeni różnych języków. Mówię też trochę po hiszpańsku i słucham muzyki hiszpańskojęzycznej. I też jest dla mnie to fascynujące, że im więcej te zagadki i niuanse językowe gdzieś tam masz ich świadomość, to dochodzę do wniosku, że żadne tłumaczenie nie jest doskonałe. Wszystkie mi przeszkadzają, nawet najcudowniejsze są niedoskonałe, że jednak najfajniej byłoby w każdym języku w oryginale czytać książki, słuchać muzyki, że ten język to jest fascynująca sprawa. I faktycznie staram się czasami w piosenkach używać go w sposób niekonwencjonalny albo no, jakoś tak, no, bawię się nim. Miód na moje serce. Język i w ogóle precyzja wyrażania myśli. Coś, co nie jest oczywiste, ale na szczęście ludzie pewnie nie myślą o tym na co dzień. To jest coś, co chyba przez radio i takie radiowe spaczenie śledzę od lat. To 25 pojawia się tutaj nieustannie, więc no, nie ma innej możliwości. Trzeba wskoczyć do tego nieprawdopodobnego wiru. To jest 25 lat twojej obecności na muzycznej scenie. Obecności, która zaczęła się od naprawdę bardzo młodej dziewczyny. Tak. Bo ty cały czas byłaś naprawdę przed takimi, tak myślę, to jest teza, poważnymi doświadczeniami życiowymi, kiedy doświadczyłaś już popularności, występowania na koncertach i uwielbienia fanów, sprzedaży płyt w setkach tysięcy, tak? No bo pierwsza płyta Warius Max, nawet to sobie tutaj pierwsza z tobą, czyli płyta Emu z 94 roku ubiegłego wieku, sprzedała się w nakładzie 400 tysięcy egzemplarzy. To jest oszałamiające. To są oszałamiające cyfry, zwłaszcza dzisiaj, bo wiadomo, że świat bardzo się zmienił od tamtej pory i świat muzyczny i w ogóle politycznie wszystko się pozmieniało, więc jak gdyby kawał czasu minął i przez ten cały czas, kiedy śpiewałam, byłam też świadkiem różnych zmian, które się działy nie tylko w naszym środowisku, ale w naszym kraju. Także wiele pamiętam. Czasami przeszkadza. Za dużo pamiętam może fajnych rzeczy i fajnych momentów, ale teraz też jest fajnie, jest inaczej i staram się nie popadać w takie myślenie, że wiesz, kiedyś to było super, a teraz nawet sprzedaż tych płyt jest tak drastycznie inna, ale zmieniło się też jak gdyby, no już wiadomo, CD to już nie jest to samo co kiedyś. Tak, nikt się nie rzuca na fizyczną wersję albumu. Nikt się nie rzuca, kiedyś ludzie wystawali w kolejkach po to, żeby dostać album. Ja sama stałam w takich kolejkach, był głód kultury ogólnie i muzyki z zachodu i no w ogóle można by godzinami o tym opowiadać, jak się różni świat współczesny od tego, w którym mi przyszło debiutować ćwierć wieku temu. Na szczęście się różni, tak myślę, z perspektywy czasu, bo oczywiście można epatować liczbami. To jeszcze dodam, że druga płyta, którą nagrałaś z zespołem Warius Max, zanim odeszłaś, płyta Elf, to była pięciokrotna platyna, a wtedy platynowa sprzedaż oznaczała coś innego niż teraz, to było dużo więcej egzemplarzy. I to też jest ta płyta, która, muszę ci przyznać, w takim środowisku moich znajomych 20- i 30-letnich, ze względu na to, że utwory z niej wykorzystane zostały na ścieżce dźwiękowej filmu Młode Wilki, tak, jest absolutnie cały czas żywa. No, nawet przed wybraniem się na twój koncert, o którym wspominałam na samym początku, czyli koncert, w którym oglądałam cię na scenie w tej wersji z akustycznymi instrumentami, do której to wersji za chwilę dojdziemy po raz drugi, to obiecuję, ale przypominam też, że płyty Anity można słuchać w aplikacji Empik Music, więc moje przygotowanie jakby przed tym momentem, kiedy zobaczyłam cię w tym wyborze utworów na scenie, to było właśnie słuchanie ścieżki dźwiękowej do Młodych Wilków ze względu na fascynację no, z trochę młodszych ode mnie kolegów. I tak sobie pomyślałam, kurza stopa, no przecież to jest nieprawdopodobne, że coś, przy czym pękały serduszka albo coś, co było ważne 20 lat temu, może działać na ludzi w podobnym wieku, ale żyjących już w XXI wieku z internetem, z tymi wszystkimi rzeczami, które zmieniły świat. To jestem zdziwiona, że tak jest, tak?
Tak jest. Musisz przedstawić tych swoich. Muszę ci potem pokazać też, co oni robią i jak z tym żyją. Kiedy zobaczyłam cię na tym koncercie i teraz już do tego chciałam przejść, czyli twoja 25-lecie to był rok 2019, bo to trzeba liczyć od właśnie debiutu z zespołem Various Monks. Więc ten koncert, który oglądałam niedawno, w pewnym sensie pewnie z powodów też pandemicznych jest przedłużeniem tego pomysłu. Pomysłu, tak, który uwzględnia całą twoją twórczość. I dlatego pozwalam sobie o tych wczesnych płytach przypominać, bo ty te utwory wykonujesz, to są też tak, twoje piosenki. Wykonuję je, oczywiście nie wszystkie. Wiesz, mam swoje takie utwory, które nadal wzbudzają we mnie emocje i nawet jak je śpiewam, to one są żywe. I są też takie mniej udane, wiadomo, właśnie z tego powodu, o którym wspomniałaś, ja zaczęłam swoją karierę, szumne słowo, w bardzo młodym wieku, więc tak paradoksalnie czas, który przypadł na moją największą popularność, która spadła na mnie jak grom z jasnego nieba, to był czas mojego dzieciństwa muzycznego. Ja się dopiero uczyłam pisać teksty, uczyłam się tego, co się robi na scenie. Pamiętam swój pierwszy koncert, bo ja zanim dołączyłam do zespołu Various Monks, miałam swój zespół w Piotrkowie Trybunalskim, który się nazywał Certificado. I tam tak naprawdę odebrałam taką szkołę rzemiosła scenicznego. I na pierwszym swoim w życiu koncercie, który zaśpiewałam na muszli koncertowej w Piotrkowie, byłam strasznie stremowana i po nim moja mama, która była moją wierną fanką od początku, podeszła do mnie i mówi: Anitka, byłoby wszystko super, tylko następnym razem dobrze by było, gdybyś śpiewała przodem do publiczności. Taka rada na przyszłość. Byłam, słuchaj, tak zestresowana, że śpiewałam odwrócona, po prostu, żeby mieć kontakt wzrokowy z moim zespołem. Także tego się nauczyłam w miarę szybko, że trzeba być przodem, ale całą masę innych lekcji odebrałam dopiero będąc w zespole Various Monks, będąc wrzucona na głęboką wodę. Tu popularność, tutaj jeszcze do matury się szykowałam. Takie absurdalne.